Dlaczego wszyscy mają tyle pyszności, a ja tylko jednego Twixa? Mam nadzieję, że jest przynajmniej dobry. Ej, uważaj, gdzie rzucasz śmieci! Bo co? Przestań jęczeć jak baba. O, wiem jak to podzielić na kilka smacznych kawałków. Użyję piły. Nadchodzę! Przestań! Trzymaj się od nas z daleka! Ale o co ci chodzi? To piła do Twixa. Możecie być spokojni. Ale i tak nam się dostało. Ktoś ucierpiał? To przecież Twix. Każdy okruszek na wagę złota. Pyszności. Tak dawno nie jadłam Twixa. Zapomniałam, jaka to pychota. No to teraz moja kolej na słodycze. Ale najpierw pozbędę się opakowań. Łakocie, nadchodzę! Wow, co za apetyt! Czy Twix jest aż tak dobry? A jak myślisz? Wiecie, co najbardziej pasuje do czekolady? Mleko. O rety, dlaczego wszyscy czymś we mnie rzucają? W głowie się nie mieści, jakie to musi być pyszne. Czekoladowe mleko i czekoladowa czekolada. Jak dużo czekolady. Ej, na co się gapicie? John, częstuj się. Mam świetny pomysł. Samo jedzenie batonów jest nudne. Lepiej zbudować z nich ogromną wieżę. Nutella będzie naszym cementem. Ojej, John, chyba minąłeś się z powołaniem. Prawdziwy facet powinien znać się na budownictwie. A tym bardziej, jeśli to czekoladowe wieże. A dziewczyny muszą umieć zjeść wszystko, co zbudowali chłopcy. No to spróbujmy. Ej, co wy wyprawiacie? Dlaczego wieża się trzęsie? Aaaa! Ojej. John, wybacz. Ale to jest takie pyszne. Spoko, uratował mnie kask. O jacie, ile chipsów! Naprawdę dużo. Wcale nie. Wy macie dużo, a ja dostałam jednego malutkiego chipsa. Dajcie mi szkło powiększające. Nic nie widzę. Próbka wygląda zachęcająco. Myślę, że jest bardzo smaczna. I taka mikroskopijna. John, twoja kolej. Nareszcie, bo zgłodniałem. Kto tak zamyka chipsy? Nie da się ich normalnie otworzyć. Potrzebuję pomocy. No, tak lepiej. A teraz pokażę wam, jak się je chipsy. Hop! Ale pyszne! Oj! Dosłownie zawróciły ci w głowie. Teraz moja kolejna smakołyki. Aj! Ej, dość tego! I tak głowa mi pęka. Nic nie poradzę. Te chipsy są odjazdowe. Kask mnie osłoni. Prawie nic nie czuję. Ale wiem, jak dać jej nauczkę. Trzeba zająć się tym jej zamkiem z chipsów. Aj, jak pysznie. I ciężko. Emma, nie masz szczęścia do słodyczy. Dziękuję, kapitanie oczywistość. Sama bym na to nie wpadła. Ale nie wszystko stracone. Nawet najmniejszy cukierek może stać się gigantem, jeśli znasz się na technice. Takie jak iPhone. Wow, jak to możliwe? Możliwe. A jakie pyszne. John, teraz twoja kolej. No dobra, zjem wszystko naraz. Gotowe? My jesteśmy gotowe. Ale ty chyba nie. Ale tu jest więcej słodyczy. Ej, ręce przy sobie. To nie twoje Skittlesy. Są moje i tylko moje. Mam dylemat, od którego koloru zacząć. Pora na loterię. Dobra, od czego zaczniemy? Sprawdźmy. Od zielonego. No to próbuję. Jakie pyszne. A teraz zjem całą resztę. Wspaniała loteria. Może ja też coś wygram? Wow, ogromny cukierek. Napełniony cukierkami. Ale odjazd! Ja też taki chcę! John, daj mi trochę! Nie zdążyłam zagrać na loterii. No dobra, jestem bardzo miły, więc częstujcie się. I znowu poszczęściło się wszystkim oprócz mnie. Mam tylko jednego żelka. John, z czego się śmiejesz? Jeden, ale za to jaki smaczny. Podsunęła mi świetny pomysł na pranka. Wydłubane oko zrobi wrażenie na każdym. O, Emma, zobacz, co się stało. Nie mam oka. O Boże, co za tragedia. Zabierzcie go stąd. Ojej! Pomocy! Przez ciebie Emma ucierpiała. Ale fajny film. A jaki pyszny Nesquik. A skąd tu się wzięło oko? Po tych masakrycznych prankach chętnie zjem żelkowe oko. Racja. Ja też poproszę. John, a ty na co czekasz? Na nic. Po prostu umiem się powstrzymać, w przeciwieństwie do was. Ale racja, te oczy są pyszne. Może mi też trochę dasz? Mnie też. W końcu jesteśmy przyjaciółmi. Dziewczyny, darujcie sobie. I tak nikomu nic nie dam. No proszę. Powiedziałem, że nie. Co się dzieje? Widzę jakoś zbyt dobrze. O, rety! Ale się porobiło. Wow, tu jest guma. Jak fajnie. Cieszę się, że ją dostałam. Tak ładnie pachnie. Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust, a już mi smakuje. Co ty robisz, Tom? Musisz poczekać na wszystkich. Zobaczmy, co jest pod moim kloszem. Tu też jest guma, ale dużo więcej niż u Poli. Podoba mi się taki układ. Muszę natychmiast pozbyć się opakowań. Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze 100 paczek gum. Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. Tom, mogę wziąć trochę od ciebie? Nawet nie masz co marzyć. Poli nic nie dostała. No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza, a wy czekajcie, aż skończę. To jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. Co za ofiara. Znowu ci się nie udało. Wiem, co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie. Zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł. Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patyk i zachowam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona. Ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz. Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Poli, pozwolę ci na to patrzeć. Myślę, że trochę się zejdzie. Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Co ty zrobiłaś, Poli? Tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje. O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać. Tom, masz się czym zająć. O dziwo, tym razem się z tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się pocę, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadmuchać balon. Uda mi się. Tom, wystarczy, to już przesada. O nie, pękł. Wygląda, jakby bomba tu wybuchła. Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to Skittlesy. To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy z Kate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Poli jak zwykle nie ma szczęścia. Jesteście podli. Nieważne, kiedyś im nie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurczę, w paczce jest tylko jeden cukierek. No to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda. Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Rewelacja, kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś. Patrzcie, mój plan was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto, jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe? Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. Właśnie tak. Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego? Świetnie, Tom nic nie zauważył. To znaczy, że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków. Ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem, gdzie się podziały moje cukierki. Chyba było ich więcej. Poli, to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi, dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami, żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. O nie, mój palec! Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom, wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów. Teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Co za chciwus? Wzięłam tylko kilka cukierków. Zaraz cię załatwię. Co to jest, Poli? Ogromny wentylator! Dzięki, zdmuchnęłaś wszystkie moje cukierki. Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry. Zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda. Cóż za różnorodność smaków. Uwielbiam próbować je wszystkie naraz. Pierwsza paczka już jest. Czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami. Wystarczy, już więcej nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je polać Sprite'em i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza. Ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się, patrzcie. Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam wam. Kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super! Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko. Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super! No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko. Może moja sztuczka mi pomoże. Co robisz, Tom? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie. Nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę, celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem, co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to. Będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Kurczę, no to chyba wszystko. O, zostało jeszcze jedno ziarenko, świetnie. Zjem je na deser. Przekonamy się o tym. Gdzie się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate. Rozstrzygnijcie to między sobą, mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, Poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. Działa! Tom, znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn. To był genialny plan, brawo! Jedźmy! Łap popcorn ustami, Kate! Co wy zrobiliście? To jest po prostu oburzające! Jestem gotowy, by zacząć. Mleko i ciasteczka Oreo. Wygląda pysznie, ale porcja jest mała, ledwo ją widać. Super, znowu mi się poszczęściło. To takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu, Poli? Spójrz na to. Moja porcja jest po prostu ogromna. A Tom ma pecha. Uważaj! Przez ciebie moje ciastka się rozpadną. Nawet bym się cieszył. Nie nabijaj się ze mnie. Uwierzcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. Ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak tu dużo nadzienia, uwielbiam to, jest takie kremowe, a herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę, moje ciastko też wpadło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A co jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz. Nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam wam. A teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Pyszności. Mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę, chcę to wypić naraz. Świetnie, muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja? Nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce. Mam wobec niej własne plany. Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Nie ekscytuj się zbytnio, Kate. I tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Co wy robicie? Jestem cała w mleku i ciastkach. Godna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję ci. Jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięgasz do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czyli Diana. Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana, nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica? Najważniejsze, że mi smakuje. Stop! Przestań! Wystarczy, mam cię dość. Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żebym ja zjadła pizzę. Diana, miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak? Nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd? Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas, byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Ojej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie! Ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden TikTak? Nie najem się taką drażetką. A ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka TikTaków. To jest takie fajne, ale Lili je pierwsza. Wiem, mój TikTak ma smak Coca-Coli, a ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu, zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz? Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem, mam pomysł, jak podkraść Dianie co najmniej jedno pudełko. Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy. Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki. Hej, skąd macie tiktaki? Są moje! Koniec z wami, macie przechlapane. Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni. A macie! Please. Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można je łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. Przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej, po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny, ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwsza go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudstwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci, wycisnę czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta. Jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobre? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród! Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki! Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie ma mowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść. No więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa, Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. Wow. No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Fuj, tak. Lili, zgadzam się. Czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nic wam nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem. Trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę jeść całą tę górę? Musisz, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. A, nie mogę oddychać! Pomocy, ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyję. Po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest. Żyję. Nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no ale dzięki temu nie śmieję. Sprawdźmy szybko, jakie pyszności na nas czekają. Wow, jaki ogromny arbuz. Fajniejsze od jednego arbuza mogą być tylko dwa arbuzy. Nie, fajniejszy jest ogromny stos arbuzów, którego końca stąd nie widać. Na waszym miejscu bym sobie zazdrościła. Ale pierwszy je ten, kto ma najmniej. Więc John, zaczynaj. Ja zaczynam? No przynajmniej w czymś mi się poszczęściło. Tylko nie zrób nam krzywdy. Co? A, nóż. Właściwie to potrzebuję go, żeby zjeść arbuza. Jak inaczej pozbyć się skórek? Uff, myślałam, że chcesz nas załatwić. Nie no, co ty, chcę tylko zjeść mojego arbuza. Uj, dlaczego jesz tak niechlujnie? Bo arbuz jest zbyt pyszny, żeby się tym przejmować. Kawałek został na twoim ramieniu. O, dzięki, Miranda. Teraz ty możesz jeść. No wreszcie. Chyba poradzę sobie ze skórkami bez noża. A masz. Pokażę ci, kto tu rządzi. Miranda, może jednak weźmiesz nóż? Nie, nie poddam się tak łatwo. Dobra, nie dam rady tego zrobić. John, daj mi jednak ten nóż. Proszę. Mówiłem ci, że nie poradzisz sobie bez noża. No to zaczynam. Gotowe. Z takim soczystym arbuzem rozprawię się błyskawicznie. Ale żeby go zjeść, potrzebuję czegoś większego niż zwykła łyżka. Chochla będzie idealna. Co za aromat. To jest pyszne. Jesz tak apetycznie. Ja też bym chciał dokładkę arbuza. A ja jakbym chciała. Jeszcze nawet nie spróbowałam. Każdy ma swojego arbuza. Ze swoim poradzę sobie sama. Ojej! Za chwilę chyba zacznie się ostrzał. Załóż szybko kask. Aj! Ratunku! Pomocy! Dajcie spokój. Po co od razu tak krzyczeć? Po prostu się okazało, że w arbuzach jest naprawdę dużo pestek. Emma, jak zjesz swoją porcję, to zrozumiesz. Rzeczywiście, najwyższy czas, żebym i ja spróbowała. Zacznijmy od dołu. Ojej! Chyba niepotrzebnie to zrobiłam. Aj! Ratuj się, kto może! To jakiś deszcz arbuzów! Wszyscy pod stół! Wow, nie wiedziałem, że deszcz może być taki ciężki. Wszyscy cali? Zobaczcie, ile mamy teraz arbuzów. Wystarczy dla każdego. Masz rację. Wystarczy dla każdego. Czy tym razem mogę być pierwsza? Jasne. Wow, jaka duża czekoladka. Duża? Wydaje mi się, że to zwykły czekoladowy batonik. Ja mam ich całą stertę. Skoro nawet John ma taką porcję, to co mnie czeka? O mój Boże! Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem to wszystko. Ale Emma i tak zaczyna. Okej. Bo mam największego pecha. Ale jestem pewna, że moja czekoladka jest lepsza od waszych. Bo prawdziwe rarytasy zawsze są w mniejszej ilości. Mam pomysł. Spójrzcie. Teraz mam cały stos czekoladek. Wieża taka sama jak u Mirandy. No prawie. Pocieszaj się jak chcesz. Dajcie mi już spokój. Czekolada naprawdę jest pyszna. Nie mam wątpliwości. Trzeba się tylko szybko pozbyć tych opakowań. No, od razu lepiej. A teraz uwaga, John zaczyna poczęstunek. I nie przeszkadzajcie mi. Jak on apetycznie to je. Apetycznie? Jestem cała obsypana wiórkami czekoladowymi. On chyba nie wie, co to maniery. Ale wiem, czym jest pyszna czekolada. A jak będziesz mniej gadać, to może też się dowiesz. Miranda, teraz twoja kolej na jedzenie czekolady. Zgadza się. Teraz moja kolej. Wiem nawet, jak pozbyć się opakowań. Gotowe. Wow, niezły sposób. No to teraz możemy jeść. Najpierw spróbuję. Którą czekoladkę by tu wybrać? Niech będzie ta. Nie, stój! Zaraz wszystko runie. Dobra, dobra, niczego nie dotykam. Ale jak będę jadła czekoladę, skoro ta wieża może się zawalić przy każdym dotknięciu? Wiem! Będę ją gryzła. I tak upadnie. Będziesz musiała się z tym pogodzić. Co? Z czym? Nie dosłyszałam. Z czym mam się pogodzić? O nie! Bo Johna trzeba słuchać uważnie. John ma zawsze rację. Co nas czeka w tej rundzie? Tylko jeden pączek? A ty z czego się śmiejesz? Sprawdź, co masz pod kloszem. Wow, ty masz jednego pączka, a ja mam całą górę. A ja mam jeszcze więcej. Miranda, po prostu masz ogromnego pecha. Ale jako pierwsza zjesz swoją porcję. To prawda, to jedyna dobra rzecz w tej całej sytuacji. Niesamowita polewa na równie niesamowitym pączku. Ale chciałabym mieć ich więcej. Tak wam zazdroszczę. Ja też sobie zazdroszczę. Nie mogę uwierzyć, że mam do zjedzenia masę pysznych pączków. Na co ja czekam? Czas zaczynać. Miranda, to jest jeszcze smaczniejsze niż opisywałaś. Myślę, że John nie będzie miał nic przeciwko, jeśli spróbuje jednego z jego pączków. Stój! John ma coś przeciwko. Oddawaj pączka. A teraz pokażę wam, jak się je w ekspresowym tempie. Raz, dwa, trzy! Co za pyszności! Czy mamy teraz mówić do ciebie, proszę pana? O co wam chodzi? A, mam słodkie wąsy. Pozbędę się ich błyskawicznie. No wreszcie ja mogę coś przekąsić. Tak długo czekałam na swoją kolej. Smakują rewelacyjnie. Co za pyszności. Wow, to się nazywa prędkość. Dokąd się tak spieszysz? Pączki są dosyć suche, trzeba je popić. Co? Nie mam zamiaru popijać takich smakołyków. No co, pączki ci się podobały? Myślę, że one też cię bardzo polubiły. Spójrz na swoje ręce. Ręce? Ojej! Co się ze mną dzieje? Pomocy! Nie panikuj. Myślę, że ty, a raczej twój organizm, produkuje teraz polewę do pączków. To niesamowite. Pyszne i zaraźliwe. Najfajniejsza choroba ze wszystkich. Podoba mi się. Zjadacie swoje pryszcze. To obrzydliwe. Jaki przysmak dostaniemy tym razem? Przekonajmy się. Ojej, wygląda na to, że nie mamy szczęścia. Zwłaszcza ja. Mam jeszcze więcej tych robaków. O nie. Nie chcę nawet tego dotykać. Mam paniczny lęk przed robakami. Nie martw się, pierwsza i tak zaczyna Emma. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Ja? Z łatwością. Okej. No dobra, to zaczynam. Co za ohyda, ale zrobiłam to. Zrobiłaś? Więc co masz na koszulce? Jeśli sama nie chcesz go zjeść, to ci pomogę. I jak? Smakuje? Zaraz zwymiotuję. Dajcie spokój. Są takie słodziutkie. Czy wiecie, że ptaki uwielbiają takie robale? Zawsze myślałam, że ptaki i ja mamy coś wspólnego. To straszne. Pewnie chodzi o rozmiar mózgu. Myślisz, że jesteś tu najmądrzejszy? Nie zapomnij, że czeka na ciebie cały talerz tych słodkich stworzeń. Może nie będę musiał ich jeść. Hurra! Tam są żelki Haribo. Takie robaczki to ja lubię. Miranda, miałaś rację. Mamy coś wspólnego z ptakami. Ja też uwielbiam robaki. Tylko oczywiście te żelkowe. Ja też mogę spróbować? Oczywiście, że nie. Sam je zjem. Tak? Czyli nie chcesz się dzielić ze znajomymi? Będę musiała cię ukarać. Co ty zrobiłaś? Te robale wpadły nawet do mojego ucha. O. Jedzenia na hahaną. Barbara ma szczęście. Ma całą miskę popcornu. Nikt ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha. Ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj. Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówiłeś, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis, bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe. O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis. A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? A! Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki, Nick. Piecze, piecze! To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać. Nick, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz ketchup do oka? To okropne. Julie, możesz zjeść moje oko. Proszę. Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj. A, zabierz to ode mnie. Barbara, uważaj, zjadłaś oko Nika. Tylko nie to, uratuję cię. Ostrożnie. Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko, a! Ale z was żartownisie. Teraz moja kolej. Jakie to pyszne, mogłabym jeść to bez przerwy. Co za apetyt. Teraz moja kolej, włączam tryb turbo. Pyszności. Ojej, Nick, zjesz to wszystko naraz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie, są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych naraz. Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Fu, nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara, to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie! Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię! Zaraz cię zasadzę! Rośnij! No dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas! Zacznę! Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość, muszę natychmiast to czymś popić. To jest to. Pożyczę, muszę pilnie podlać mój kwiatek. Rośnij! Trzęsienie ziemi, kryjcie się! Nie martwcie się, to tylko kiełkujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. To jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara powinna się umyć twarz. A ty jeść brokuły. Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. Patrzcie, tam jest ośmiornica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później. Zwłaszcza, że Nick już przygotował dla ciebie karę. To było pyszne. No to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie, Julie ma pecha, ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale... tak mało. Chcę więcej. Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. Ha, uwierzyła. Dam ci nauczkę. Julie doda keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. Jak to piecze! To jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak! Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić! Tylko nie keczupem! Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle keczupu. Nick, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie ci ani jedna! Co? Bardzo smaczne! Dzięki, Nick! Zjadłaś wszystkie moje frytki! A masz! Nikt nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles! To jest szczęśliwy dziennika. A Barbara ma całą piramidę! To niesamowite! A Julie ma tylko jednego chipsa i co malutkiego. Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. To jest pyszne. Nick, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostrożnie, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięć i puszka otwarta. Patrzcie. Nick, otwieraj buzię szeroko, chipsy lecą do ciebie. Wreszcie, są pyszne. Uważaj, Nick, padnij. Auć. Nick, nic ci nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt. Uważaj, gdzie rzucasz. Jakie to pyszne. Coś mnie ominęło? Nick, lepiej zostań pod stołem, Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij! Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a Nick nie. Uwaga na trwającą budowę! Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A! Udało się! Co się stało? Julie, znowu masz pecha. Tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nika, on ma cały talerz Skittlesów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł. Julie, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale! No tak lepiej. Wow. To jest pyszne. Mogłabym jeść Skittles bez przerwy. To niesamowite. Nick, teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem. Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie, moje cukierki. Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nikt nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Spadaj stąd. Auć, to wszystko jest moje. Od którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować, to takie trudne. Wiem! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu. Mam! Zielony, zacznę od niego. Okej. To jest pyszne. Uwielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy? Co to? Wow! Ojej! To gigantyczny cukierek! Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny. Taki jest. Jest naprawdę dobry. I w środku ma niespodziankę. Dziewczyny, podstawcie ręce. Wystarczy dla wszystkich. To Twixy są pyszne. Okej. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Ja pierwsza. Możesz bardziej uważać? Mam pomysł. A, to piła! Julie, uważaj, zaraz tu wszystkich przepiłujesz. Gotowe! Ups. To jest pyszne. Mogłabym to jeść bez przerwy. Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz. Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie. To jest pyszne. Ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej. Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No to teraz ja. Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów. A teraz zamierzam ją przestawić. Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba. Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów. Nikt nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami. A co się dzieje? Nie! Nikt, nic ci nie jest? Nie, przecież mam kask. Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super. Alex, spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem. Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać. O nie, złamałam czuba czupsa. Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Jakie to pyszne. Super. Jak szybko skończyłaś. Teraz Alex. Ekstra, w końcu coś przekąszę. Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo. Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko! Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść lizaki. Jak to wszystko mieści ci się w ustach? Niewiarygodne. Obawiam się, że to się źle skończy. Oj, chyba miałeś rację, Alex. Lizaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku, pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie, to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne. Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie. Z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem. A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa. Jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. I jak działa? Jakoś długo to trwa. Alex, zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację. To długi proces. Wow, jednak się udało. Świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Nie jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę. Jak gorąco. Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite. Wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa. Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite. Prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podoba o wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren. Wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te raki wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki, Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem, wiesz jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne! Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne, wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne. Julie, nie poznaję cię, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już. Mila miała rację, to naprawdę jest pyszne. Wow! Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety, Mila, nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolej na Alexa. Napatrzyłem się na was, teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne, poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne, chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się. Jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Pomocy! Ugryzł mnie w palec. Zróbcie coś. Nie rzucaj nim we mnie. Jak to boli. Życie dało ci dobrą lekcję.